hucznie zapowiadany audyt w sprawie CPK wstrzymany. Firmy, które złożyły ofertę, wszystkie chciały około 500 000 zł albo mniej za sprawdzenie celowości wydatkowania pieniędzy w sprawie CPK. Jak się okazuje, każda z tych firm zatrudniała około 20 osób. Po ogromnej presji, o czym informowaliśmy i my, ten przetarg zatrzymano. Co dalej? I czy argumenty, o których mówił premier Donald Tusk, między innymi o takich negatywnych opiniach ekspertów w tej sprawie, wreszcie ujrzą światło dzienne? Dzisiaj sprawdzę. I pan Maciej Lasek rozpoczął festiwal audytowania, bo to jest już 8 przetargów na różne audyty. No tylko, że parametry tam są tak ustawione, to znaczy koszty i czas przeprowadzenia, że żadna poważna firma tego nie chce się podjąć. Przetarg unieważniono po fali oburzenia i na cenę, i na czas wykonania zlecenia, ale także przede wszystkim na oferentów. Zgłosiły się 3 firmy. Jakie? Naświetlił Maciej Wilk, były wiceprezes LOT-u. Rozstrzygnięto przetarg na 1 z 8 audytów projektu CPK w zakresie weryfikacji i oceny harmonogramów dla części lotniskowej oraz kolejowej. Wygrało konsorcjum firmy HMJ, Projekt Plus i Techtor z ofertą 387 450 zł, najniższą z 3 złożonych ofert, pomimo oceny doświadczenia eksperta w zakresie inwestycji kolejowych na 0 punktów. To zwycięska firma unieważnionego już przetargu, ale to nie wszystko. Jak podała niezależna.pl, Piotr Niewiarowski, prezes firmy był sekretarzem generalnym Aeroklubu Polskiego w czasie, gdy jego prezesem był generał Gromosław Czempiński. To były funkcjonariusz SB i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Niewiarowski został na wiele lat dyrektorem generalnym lotniska Bagicz. Firmą zarządzał w tym czasie Mariusz Świder, działacz prorosyjskiego stowarzyszenia Patria. A konkurencja? Których jedna jest jednoosobową działalnością gospodarczą. Pana, co już go nie będę tu mu robił krzywdy po nazwisku, jest inżynierem, o którym ktoś słusznie powiedział, że czasem od geniuszu do szaleństwa jest blisko. A druga firma w konsorcjum to jest dwuosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez byłego wiceprezesa Aeroklubu Polskiego. No i trzecia firma kilkunastoosobowa, która zajmuje się jakimiś tam pracami budowlanymi przy drogach i przy kolejach. Audyt już od kampanii wyborczej zapowiada Donald Tusk. Przez cały czas Koalicja Obywatelska jest mocno krytyczna co do inwestycji, choć negatywnych opinii w ekspertyzach analityków nadal nie ujawniono. Wszystkie dotychczasowe ekspertyzy, z jakimi mieliśmy okazję się zapoznać, stawiają pod znakiem zapytania zarówno dane wyjściowe, jak i dane końcowe, jeśli chodzi o tę inwestycję. Jakie ekspertyzy i czy jego autorstwa? Szanowni Państwo, już wychodzimy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oczywiście nie ma tu żadnych ekspertyz, które by podważały zasadność CPK. Nie ma również pana premiera, chyba nie ma szefa kancelarii. Mamy ekspertyzy. Pytaliśmy też cały rynek, czy ktokolwiek z rynku wydawał taką opinię. Nikt tego nie potwierdził. Rafał Trzaskowski zdradził swoją obawę co do CPK. Martwi się mianowicie o warszawskie Okęcie. Czy słusznie? Dlatego, że Okęcie to jest jeden z największych atutów Warszawy. Wszystkie nasze analizy to potwierdzają, że dlatego biznes tutaj chętnie przychodzi, bo mamy tak dobrze skomunikowane lotnisko. Jeden projekt nie wyklucza drugiego, natomiast na pewno będą analizy, czy jest sens, żeby Okęcie funkcjonowało. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że Warszawa jest dla wszystkich Polaków, a to, że wygodniej nam jako warszawiakom jest, że mamy Okęcie, to nie znaczy, że blokować CPK. Bliskość lotniska do centrum miasta na dłuższą metę jest przeszkodą, bo lotnisko Chopina nie rozwinie istotnie oferty połączeń lotniczych ponad stan obecny. Warszawa nie wydała setek milionów złotych na pociąg. Dokładniej rzecz ujmując, nie wydała nic, ponieważ inwestycja zrealizowana została przez PKP PLK z istotnym udziałem funduszy unijnych. No Platforma postanowiła tak, to wesprzemy, będziemy przeciw rządowi. Nieważne, czy to jest potrzebne, nieważne, czy to szkodzi krajowi. Trzeba tu zbić kapitał polityczny. Hurra, stop CPK. Eksperckich, merytorycznych argumentów przeciw nadal nie ujawniono. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.